Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, heute bei Ihnen in Polen eingeladen zu sein, denn den Verein Mehr Demokratie würde es ohne Polen überhaupt nicht geben. Dobry wieczór, szanowni państwo. Bardzo się cieszę z zaproszenia mnie do Polski na dzisiejsze wydarzenie, ponieważ dialog na temat demokracji bez Polski w ogóle nie powinien się odbywać. Denn am Anfang einer jeden Demokratiediskussion steht ja die Freiheitsfrage. Und uns hat in den 80er Jahren, ich war da noch sehr jung, ich habe 1986 Abitur gemacht, vor allen Dingen die Solidarność-Bewegung in Polen sehr inspiriert. Gdy zaczynamy rozmowę o demokracji, zawsze mówimy o wolności, a ja robiłem maturę w roku 86, kiedy Solidarność była bardzo aktywna i bardzo inspirowała nas wszystkich. Und ich bin dann auch als junger Mann, da war ich 19 Jahre, schon 1986 zum Beispiel in die DDR gefahren und wir haben viel darüber diskutiert, wie man die Demokratie natürlich in der DDR einführen könnte, aber auch was denn vielleicht an demokratischen Fragen durchaus im Westen übrig geblieben sind. Byłem wtedy bardzo młody, miałem 19 lat i w roku 86 udałem się do NRD, gdzie bardzo dużo rozmawialiśmy na temat tego, jak wprowadzić demokrację właśnie do NRD i jak powinniśmy rozmawiać na Zachodzie o demokracji.